Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejny piątek na moim vlogu. Aga Kaczor w zeszłym tygodniu poruszyła polski internet. Wszyscy znani, lubiani, mniej znani, mniej lubiani wypowiadają się w temacie mody na brzydotę. I ja też stwierdziłam, że podejmę głos w tej dyskusji. Szczególnie, że moje stanowisko jest widoczne na tym vlogu, jeżeli ktoś go ogląda, a nie tylko słucha. Ale chciałabym to zaznaczyć, chciałabym powiedzieć o swoim zdaniu na ten temat. I dodatkowo do tego vloga zachęciło mnie stwierdzenie bliskiej mi osoby, która powiedziała: no jak masz ładny brzuch, to go pokazuj. Ale no jak masz taki brzydki, to co go pokazywać na ulicy. No i właśnie, body positive i temu różne inne podobne ruchy są mi bliskie. Zawsze chcę podkreślać to, że zakrywam swoje ciało nie dlatego, że go nie akceptuję. I to nie jest tak, że nie pokazuję nóg, bo są jakieś nie takie jak obecny obowiązujący kanon piękna. Nie pokazuję włosów, bo nie pasują do obecnego kanonu piękna, czy nie noszę krótkich bluzek z tego względu, że nie posiadam sześciopaka. Nie, robię to z zupełnie innych powodów, o czym nagrywałam kiedyś dla Was filmik pod tytułem W co jestem ubrana? Zapraszam do tego filmiku, bo tam wyjaśniam, dlaczego jestem ubrana tak, jak jestem ubrana. A dzisiaj chciałabym się skupić na tym pięknie zewnętrznym i tej modzie na brzydotę. No właśnie, czy to jest moda na brzydotę? Czy jest to odpowiedź na to, że Instagram, Facebook, YouTube, wszystkie kanały społecznościowe promują piękno, estetykę, promują świat wyidealizowany, świat, w którym pokazujemy tylko te najlepsze momenty z naszego życia, te najlepsze kadry, najlepsze ujęcia z najlepszego profilu, uchwycone pod odpowiednim kątem. A życie? Życie toczy się dalej, życie bywa trudne, każdy z nas ma swoje błotko. Znowu odnosząc się do tego bloga Agnieszki Kaczor-Rowskiej. I właśnie, mamy prawo do tego błotka, mamy prawo dzielić się tym błotkiem, mamy prawo dzielić się pięknymi momentami. I mamy prawo dzielić się tymi momentami, kiedy jesteśmy niewyspani, głodni, brzydcy, nienaturalni. Właśnie, nienaturalni. Czy naturalni? Po prostu, kiedy jesteśmy ludzcy. A bycie ludzkim polega na tym, że nie zawsze jesteśmy tacy sami. Że nasza twarz nie zawsze wygląda tak samo. Czasami nasza twarz jest promienna, wygląda super. A czasami w tym najważniejszym momencie na środku czoła wychodzi nam coś, z czego nie jesteśmy zadowoleni. I to jest bycie człowiekiem, a nie przesiewanie swojego życia przez filtr Facebooka, Instagrama czy innego medium i pokazywanie innym tylko tej najlepszej strony swojego życia, kreowanie się na ideał. Autorytetów już nie ma. Stwierdzenie. Czy prawdziwe? Może nie do końca. Może nie do końca prawdziwe, ale może autorytety dzisiaj często pokazują swoją prawdziwą twarz i pokazują, że są ludźmi. Nie idealnymi ludźmi. Ludźmi z krwi i kości, którzy mają trudne momenty, kryzysy, trudne sytuacje, które ich przerastają. I myślę, że w tym tkwi siła internetu, siła mediów społecznościowych, że każdy może być w nim, kim chce, jaki chce. Ja chcę być autentyczna. I to widać. I czasem mi się obrywa. No, usłyszałam, nawet przeczytałam tutaj w komentarzach czasami komentarze odnośnie mojego wyglądu. Czy się nimi przejmuję? Nie. Bo ja wiem, że to, że kogoś kiedyś przezywali z powodu dużego tyłka, za jakieś 10-15 lat będą mu tego tyłka zazdrościć. To, że kiedyś kogoś przezywali z powodu krzaczastych brwi, za 10-15 lat będą mówić: wow, masz super brwi. Więc moda się zmienia,
A nam teraz panująca moda na brzydotę? Mnie w to graj. Moda na brzydotę, ja bym nazwała ją moda na bycie pięknym, bezobjawowo. Życzę Wam bycia pięknym objawowo przez Wasze serca i Wasze czyny, nie tylko przez to, jak wyglądacie. Szczególnie nie tylko przez to, jak wyglądacie na Waszych mediach społecznościowych. Wszystkiego dobrego, udanego tygodnia z najbliższymi, którzy patrzą na Wasze serca, przez Wasze serca i patrzą na Wasze czyny, a nie na to, jacy jesteście, jakie jest Wasze błotko.